W marcu 1980 roku powstał zespół Composition of Sound, który dosłownie chwilę później miał przeobrazić się w Depeche Mode. W początkowy skład kapeli Composition of Sound wchodzili Vince Clarke, Martin Gore, a także Andy Fletcher. Aby zarobić na instrumenty, jakimi dla panów z Composition of Sound były syntezatory, Gore pracował jako urzędnik bankowy, a Fletcher na stanowisku agenta ubezpieczeniowego. Jednak ani jeden, ani drugi nie spełniał się w swojej pracy. Będący liderem kapeli Composition of Sound Vince Clarke jeszcze w 1980 roku trafił na występ Dave'a Gahana, po którym złożył mu propozycję dołączenia do zespołu. Spodobał mu się jego głos. I właśnie wtedy też panowie postanowili zmienić nazwę na znaną chyba każdej osobie na świecie Depeche Mode. Wszystko układało się po dobrej myśli, natomiast jeszcze wtedy nikt nie był świadomy, że po zaledwie roku działalności i nagraniu jednej płyty zespół straci swojego lidera i głównego kompozytora, a dalsza kariera kapeli Depeche Mode zawiśnie na włosku. Subskrybuj kanał, żeby być na bieżąco i zostaw łapkę w górę i komentarz, jeśli chcesz u nas zobaczyć więcej materiałów o Depeche Mode. Nie Dave Gahan, nie Martin Gore, a właśnie Vince Clarke na samym początku działalności był duszą, liderem i twórcą większości utworów Depeche Mode na ich debiutancki album Speak and Spell, wydany w 1981 roku. Jak więc tak ważna osoba, która właściwie wyszła z inicjatywą stworzenia całego zespołu, mogła porzucić kapelę po zaledwie roku działalności? Ona mogła. Vince bowiem nie do końca wiedział, w co się pakuje, tworząc zespół składający się z 4 osób. Jak wiadomo, gdy tworzy się kapelę, trzeba często iść na kompromisy. Tak to jest, jak się pracuje w grupie. No a wszelkie pomysły chyba warto jednak też ustalać z resztą składu. Clarkowi to nie odpowiadało i chciał być swoim własnym szefem, swoim własnym panem. Mimo że miał naprawdę dużą wolność artystyczną w tworzeniu utworów, chciał mieć tej wolności jeszcze więcej i decydować dosłownie o wszystkim. Nie chciał również współtworzyć zespołu rockowego. Interesował go tylko i wyłącznie pop, a z kolei Martina Gora, który również chciał pisać piosenki dla Depeche Mode, może nie pisał ich aż tyle co Vince, ale powoli się wdrażał. No, Martina Gora ciągnęło też trochę w stronę rocka i chciał do repertuaru Depeche Mode dorzucić nieco gitarowego brzmienia. Nie miał zamiaru całkowicie przedefiniować brzmienia kapeli, ale jednak jakiś element rockowy chciał do muzyki dodać. Sam Vince po latach wypowiadał się na ten temat. W twórczości Martina od samego początku był element rocka, a ja byłem zainteresowany tworzeniem muzyki pop. Dzieliła nas przepaść. Vince'a irytowało to, że reszta kapeli miała nieco inną wizję co do kształtu muzyki. Na przykład on sam na jeden z singli z debiutanckiej płyty Depeche Mode, Speak and Spell, wytypował piosenkę Ice Machine. Z kolei reszta zespołu głosowała za utworem Dreaming of Me, w konsekwencji Ice Machine przesuwając na stronę B całego albumu. Z odejściem Vince'a wiąże się kilka teorii, ale większość z nich tak naprawdę się łączy, jest w jakiś sposób zbieżna i każe nam sądzić, że był po prostu indywidualistą. Indywidualistą posiadającym swoje wyraźne wizję i mającym przekonanie co do swojej nieomylności, o czym świadczyć może chociażby piosenka Only You, skomponowana właśnie przez Vince'a Clarka, a przez zespół Depeche Mode odrzucona. Utwór Only You finalnie oczywiście ujrzał światło dzienne i obok Don't Go jest najpopularniejszym utworem kapeli o nazwie Yazoo, którą fani Depeche Mode zapewne doskonale znają. Ale zanim ktokolwiek zdecydował się ten utwór wydać, Vince musiał o to naprawdę długo i zaciekle walczyć. Do tego jednak wrócimy trochę później. Natomiast co do odejścia Vince'a z Depeche Mode, swoją teorię na ten temat ma również współproducent płyty Speak and Spell, a także szef wytwórni Mute, która ten właśnie debiut Depeche Mode wydała, czyli Daniel Miller, który mówił: Vince zdecydował się odejść, bo odkrył cyfrowy sekwencer Roland MC4. Pomyślał wtedy: zaraz, nie potrzebujesz zespołu, mogę tworzyć i nagrywać sam. Vince natomiast po latach skraca powód swojego odejścia z Depeche Mode do minimum, mówiąc: po prostu nie dogadywaliśmy się ze sobą, to wszystko. No i Vince Clarke zrobił to, co uważał za słuszne. Jeszcze przed ukazaniem się na rynku płyty Speak and Spell opuścił pokład Depeche Mode i we wrześniu 1981 roku pozostał sam, mając jednak asa w rękawie, asa za jakiego uważał utwór Only You. Jednak wytwórnia Mute, która wydała debiut Depeche Mode, nie zdawała się wierzyć w tę piosenkę. Clarke wspominał: przedstawiłem wersję instrumentalną nagraną w domu ludziom z Mute i nie wydawali się zachwyceni. Pomyślałem, było, minęło, trzeba wracać do Basildon i dołączyć do jakiegoś lokalnego zespołu albo spróbować jeszcze czegoś innego. Warto tutaj nadmienić, że Only You nie było dla Vince'a po prostu kolejną piosenką, którą napisał, bo to było zdecydowanie coś więcej. Nawet po latach zapytany o ten utwór, Vince Clarke mówi bez zawahania: Only You to moja ulubiona piosenka ze wszystkich, jakie stworzyłem.
Pod koniec 1981 roku Depeche Mode stracili więc założyciela, lidera, głównego kompozytora i autora tekstów. Nie byłoby zapewne niczym niebywałym i dziwnym, gdyby w tamtym momencie ich kariera jako zespołu się zakończyła. Odejście Vince'a Clarka było dla pozostałych panów z Depeche Mode naprawdę dużym ciosem. Dave Gahan w 1982 roku na łamach magazynu Lookin mówił o całej tej sytuacji, dając do zrozumienia, że koledzy Vince'a czuli, że coś jednak jest na rzeczy. Na europejskiej trasie Vince po prostu siadał z przodu samochodu i nie rozmawiał z nami. Odzywał się tylko wtedy, gdy ktoś go zapytał. Wiedzieliśmy, że chce odejść jeszcze zanim to zrobił. Chciał robić coś samodzielnie, ale przecież mógł robić swoje rzeczy i wciąż być w Depeche Mode. Nie rozumiem tego. Panowie byli zasmuceni i przez chwilę wątpili w sens dalszych działań, natomiast szybko im przeszło. Mieli oczywiście świadomość trudności zadania, jakie ich czeka, no ale mimo wszystko chcieli kontynuować swoją karierę jako Depeche Mode. Jednak kapeli potrzebny był lider. Dave Gahan, mimo że był wokalistą, nie palił się do komponowania i przewodzenia grupie. Ciężar kompozytorski i funkcja lidera spadła więc na Martina Gora, który w 1982 roku mówił: "Poczułem presję, bo do tej pory nie tworzyłem zbyt wiele. Kiedy Vince komponował, po prostu nie czułem takiej potrzeby. Leniłem się." Andy Fletcher mówił z kolei na łamach Record Mirror: "Zawsze mówiliśmy sobie, och, niech Vince się tym zajmie. To dlatego, że reszta zespołu jest dosyć leniwa." Depeche Mode zaczynali się więc zabierać do roboty, a Martin Gore musiał zakasać kompozytorskie rękawy i zacząć tworzyć. W tym samym czasie Vince Clarke, który opuścił Depeche Mode, wierzył w potencjał swojej piosenki Only You i nie miał zamiaru się poddać tylko dlatego, że ludziom wytwórni się nie spodobała. Potrzebował głosu dobrego, najlepiej damskiego głosu, który doda wersji instrumentalnej nieco kolorytu i pewnego rodzaju emocji. No i przypomniał sobie o swojej rówieśniczce Alison Moyet, która zdawała się posiadać naprawdę duży wokalny talent. Clarke wspominał: "Pierwszy raz usłyszałem ją śpiewającą w pubie w Basildon z zespołem The Vandals, w którym występował mój kumpel Robert Marlowe. Wiedziałem, że ma wspaniały głos o soulowej żarliwości i chociaż muzyka soul nigdy mnie specjalnie nie interesowała, czułem, że moja ballada wymaga takiego właśnie głosu, dlatego zaproponowałem Alison, żeby ją zaśpiewała." Sama Alison natomiast Depeche'ów znała lepiej niż akurat samego Vince'a Clarka. Wspominała: "Depeche'ów znałam ze szkoły. Z Andym Fletcherem i Martinem Gorem chodziliśmy razem na matmę i niemiecki. Z Dave'em Gahanem zetknęłam się w koledżu. Jedynie Vince'a nie znałam za dobrze. Ale on usłyszał mnie raz czy dwa i kiedy po rozstaniu z Depeche'ami szukał innego głosu niż głos Dave'a, pomyślał o mnie." Kiedy Vince przedstawił Alison swój pomysł, ta nie była zbytnio przekonana. Czuła, że chce operować w nieco innych muzycznych rejonach. Mówiła: "Mam tradycyjny gust. Blues z syntezatorami to nie moja bajka." Vince jednak był przekonujący. Wyjaśnił Alison, że przecież nie ma nic do stracenia i nie chodzi o jakieś zobowiązujące zakładanie kolejnego zespołu, a jedynie o nagranie demówki. No i taką demówkę nagrali. Vince zjawił się ponownie w siedzibie wytwórni Mute, mając nadzieję, że tym razem z dogranym wokalem piosenka zostanie zaakceptowana. Nie mylił się. Only You zostało klepnięte. Alison wspomina: "Spotkaliśmy się u Vince'a i nagraliśmy próbną, domową wersję Only You, ale tydzień później zadzwonił, że puścił to w Mute, spodobało się i chcą nagrać singiel." Nagranie oficjalnego singla było już nieco bardziej zobowiązujące niż tylko demówki, ale nadal przecież niezbyt, to tylko singiel. Alison po krótkich namowach zgodziła się również na to. Zresztą sama wokalistka nie miała w tamtym czasie nic innego do roboty, a też nie bardzo miała się z czego utrzymywać. Jej dotychczasowy zespół właśnie się bowiem rozpadał. Only You został nagrany w styczniu 1982 roku, na muzycznym rynku ukazał się natomiast dwa miesiące później i z miejsca stał się przebojem. Daniel Miller, szef wytwórni Mute, początkowo przecież niechętny na wydanie Only You, nagle zdał sobie sprawę, że duet Alison i Vince'a ma ogromny potencjał, a ludzie pragną więcej utworów w takim klimacie. Od razu zaproponował im nagranie dwóch płyt studyjnych pod szyldem Yazoo. No i dwie takie płyty zostały nagrane. Pierwsza, nosząca tytuł Upstairs at Eric's, ukazała się w sierpniu 1982 roku i przyniosła kolejny wielki hit, czyli piosenkę Don't Go. Kolejna płyta, You and Me Both, ukazała się w lipcu 1983 roku, promowana przez singiel Nobody's Diary, który również później podbijał listy przebojów. Problem w tym, że kiedy drugi album wszedł do sprzedaży, zespołu Yazoo już nie było. Vince wspominał tamten czas:
Byliśmy ze sobą przez 18 miesięcy, ale poza pracą, nagraniami i koncertami nie mieliśmy ze sobą kontaktu. Nigdy nie poszliśmy na drinka, nie pogadaliśmy o muzyce, nie zakumplowaliśmy się, nie stworzyliśmy podstaw pod ten zespół. I kiedy pojawił się jakikolwiek problem, nie zdążyliśmy poznać się na tyle dobrze, by go razem rozwiązać, a zachowywaliśmy się jak paranoicy. To dobiło jazu. Byliśmy tacy młodzi i niedoświadczeni. Nie chodziło o to, że przestaliśmy się ze sobą dogadywać, a o to, że w ogóle ze sobą nie gadaliśmy. Dodawał jeszcze. Nie było między nami niechęci. Nie w tym rzecz. Rzecz w tym, że ani ja, ani Alison nie rozumieliśmy, co czuje druga strona. Byliśmy sfrustrowani. Poza tym wszystko potoczyło się zbyt szybko i nie było na czym zbudować porozumienia, by podzielić się wzajemnie tym, co nas bolało. To tak jakbyśmy byli małżeństwem, ale pominęli okres narzeczeństwa i tak naprawdę nie mieli czasu, by się poznać i nauczyć być ze sobą. Tak jak ma to miejsce w aranżowanych małżeństwach. To musiało się rozpaść. Kilka razy wcześniej przeze mnie wspomniany szef wytwórni Mute, Daniel Miller, który z pewnością wolałby, żeby kura pod nazwą Jazu dalej znosiła mu złote jajka, wspominał. Nie chcieli nagrywać drugiej płyty, ale tłumaczyłem im, że odnieśli tak wielki sukces, że nie można tego zaprzepaścić. Nagrali ją, jednak podczas pracy nie rozmawiali ze sobą. Nigdy nie nagrywali w tym samym czasie, mijali się. Tak naprawdę ich drogi się rozeszły jeszcze zanim przystąpili do pracy nad You and Me Both. Miller dodawał na temat Alison. Była wokalistką bluesowo-soulową i niespecjalnie lubiła muzykę elektroniczną. Weszła do świata, którego nie rozumiała, który nie był jej światem. Alison nie była też fanką piosenek skomponowanych przez Vince'a na drugą płytę Yazoo. Utwór Happy People został przez nią kompletnie odrzucony i nie miała zamiaru go śpiewać. W konsekwencji Vince, wierzący w potencjał tej piosenki i nie chcąc jej odrzucać, wszedł do studia i zaśpiewał ją sam. Był to jeden jedyny raz, kiedy wystąpił w studiu nagraniowym w roli głównego wokalisty. Vince i Alison byli przekonani, że nie warto dalej ciągnąć projektu o nazwie Yazoo, nawet mimo tego, że przynosił im dość sporo pieniędzy. I być może ze względu na pieniądze później doszło do reaktywacji Yazoo. W 2008 roku duet powrócił na scenę i odbył trasę po Europie i USA, nagrywając przy tej okazji album na żywo o nazwie Reconnected Life, wydany w 2010 roku. A o tym, jak doszło do tej reaktywacji, opowiadał Vince. Alison skontaktowała się ze mną półtora roku wcześniej. Zapytała, czy nie byłbym zainteresowany zrobieniem czegoś dla uczczenia ćwierćwiecza Yazoo, bo ludzie ciągle proszą ją o nasze piosenki, a sama nie chce ich wykonywać. Robi to rzadko. Powiedziałem, nie, byłem w trasie z Erasure, ale kiedy po jej zakończeniu zrobiliśmy sobie przerwę, pomyślałem, że to dobry moment na powrót Yazoo. Nie mieliśmy oczywiście pewności, czy ludzie w ogóle nas pamiętają, zwłaszcza w Stanach. Tymczasem po koncertach w USA ludzie przychodzili do nas i mówili, że w koledżu w kółko grali płytę Upstairs at Eric's. Nie miałem pojęcia, że miała taki odzew. Wspomnę jeszcze, że naprawdę pomocnym źródłem przy nagrywaniu tego materiału było wydanie specjalne Teres Rocka poświęcone Depeche Mode. A jeśli chcesz zobaczyć na naszym kanale więcej materiałów o Depeche Mode, zostaw łapkę w górę, komentarz, no i subskrybuj pełną kulturkę, żeby być na bieżąco.